Tak więc słuchajcie, jak mówiłem, nie ma Bartka, to już jest Bartek. Witam, cześć, spokojnie, do wszystkich tych, którzy się tam obawiali, jestem, byłem i będę, tylko no życie dorosłego troszeczkę nas wszystkich tam tak. Pochłonęło, więc zostało ci tylko chyba zasadzenie drzewa teraz. Nie? No, tylko już drzewo zostało. Dom słuchaj, jest... możemy razem posadzić, bo swego też nie posadzimy. No to posadzimy, Tomku, może to nam się uda razem też zrobić. Tak. Posadzić drzewo. No dobra, wracamy, słuchajcie. Słuchajcie, tak jak widzieliście unboxing, no to postawiłem teraz dwa telewizory obok siebie. No i zgaduję, który jest nowy, który jest stary, bo jednak te podstawki mają podobne do siebie w tych modelach. To już mówię. Tam mamy nowy telewizorek, BX-a. Tak, BX, a 120 Hz, tutaj jest ta 60 B6, który też był bardzo udanym modelem, więc one są nawet porównywalne do C9, widziałem testy, więc wcale źle nie wypadają, ale słuchajcie, wróćmy do tego naszego materiału. Odpaliliśmy, słuchajcie, Bartek przyniósł swoją konsolę Xboxa z Series X, więc podłączyliśmy dwie te same gierki, w tym samym momencie tak naprawdę. No i co? I sprawdzamy, jak to się prezentuje. Słuchajcie, ja może powiem właśnie też, wspomnę, że jako że Tomkowi się udało tego BX-a kupić, no to jest w końcu okazja, zawsze chcieliśmy takie porównanie zrobić, czyli dwa OLEDy w miarę podobne do siebie, czyli 55 cali, no wiadomo, tu jest B6, tu jest BX, 4 generacje, ale uwierzcie mi, że te różnice wcale nie są takie kolosalne tak. Jakby się mogło myśleć. W szczególności, tak jak mówię, tak. Ta seria była bardzo dobra. Bardzo dobra, przede wszystkim mówię, jedyne co bym porównał z C9 to wysoka jasność, aczkolwiek C9 to i tak jest jeden z jaśniejszych OLEDów, jakie im się w ogóle kiedykolwiek uda. Ale do czego mówię, wracamy. Mamy opcję wreszcie sobie zrobić takie porównanie jak chcemy, popatrzeć w tym samym momencie. Niestety splittera się nie udało kupić, no bo to związane z HDMI 2.1. No dokładnie, ale myśleliśmy, żeby tak zrobić. Myśleliśmy, żeby po prostu skupić się na jednej konsoli, tak? Bo wtedy byśmy mieli faktycznie jeden do jednego, a tak to będę musiał tymi obrazami wam trochę... No, tutaj będę się starał ustawić to samo, tak? Dokładnie ustawić tak. To samo. No i tak co? Jak mamy teraz, nie? Na tapecie Gearsy, piątka. No i z HDR-em oczywiście. 4K 60 klatek, na razie się skupimy na wersji 4K 60 klatek. Oba telewizory są na HDR-ze, wszystkie opcje tam, to co można, to się na zielono świeci. No widzę, że tam o tyle jest fajnie, że przy OLEDach to są kąty widzenia idealne, więc nic tak, się nie przekłamuje i widzę, że tam są jaśniejsze tutaj te krzaczki. Tam jest troszkę dalej, chyba stoisz, co? Ale tak, tutaj zdecydowanie jest jaśniej. Słuchajcie, na BX-ie jest... Widzę, że jest jaśniej, też tło, tutaj dużo więcej szczegółów widać i to zobacz tutaj jak masz to, nie? No, tutaj to jest takie ledwo widoczne, a tu jest bardzo dobrze widoczne. Zobacz no, tutaj, prawda? Mówię, na pewno ta matryca, bo na początku Tomek w ogóle zgłosił, że ma problem z kolorami. Tak, słuchajcie, na początku przestraszyłem się, bawiłem się pół wieczoru, połowę dnia spędziłem przy ustawieniach, no i cały czas mi coś tam brakło jasności żywych kolorów, ale jednak przyszedłeś, coś tam pomajstrowałeś. No jak to ja, słuchajcie, trochę pomajstrowałem w tym OLEDzie, nie mówię, że dużo, tam kilka opcji po prostu zmieniłem. Zobacz, ale czy ten mech nie wygląda bardziej tutaj realnie? Kurde. Ale gdzie, Tomku? Ten mech tutaj, obślizły. Wiesz co? Mówię, tu masz jaśniej, tu jest ciemniej. Ogólnie tu te kolory są bardziej takie... skontrastowane. Tak, mają, na pewno wyglądają na... No bo jest ciemniejszy obraz, to i kontrast też jest ładniejszy. Tu jest jaśniejszy. Ale widzisz, coś za coś. Zobacz tutaj, o to wszystko. A zobacz tu, tu wszystko ładnie widać. Tutaj trzeba by się przypatrzyć. Widać, nie powiem, ale tu jest dużo jaśniej i wyraźniej. Coś tak. Za coś. No i też jest, na pewno jest jaśniejszy, więc moim zdaniem... Jeżeli ja mam wyrazić swoje zdanie, to jeszcze można to sobie tu, słuchajcie, mógłby Tomek sobie tu trochę jednak nawet te kolory, ja bym trochę te kolory nawet, może nie kolory, a jasność bym trochę stonował, no. Czekaj, wejdźmy tutaj, Tomeczku, No kurczę, no jest tak jak mówisz, jest jaśniej. Jest jaśniej, ale tu jest znowuż kontrast, kolory są ciemniejsze. Tomku, no, przykro mi bardzo. Na tęczę się spójrzmy, może jakoś w ten desenk. No, jesteśmy tutaj, no jesteśmy, o, koniec, no i do góry teraz daj. I ta, o ta. Weźmy tak, zahaczmy o, tam,
No właśnie, bo tutaj będzie fajnie HDR się prezentował i kontrast pomiędzy tą stroną a tą ciemną, prawda? Będzie się nam budował, w szczególności, że tęcza. No i ja od razu mówię, że ja widzę na BX-ie, sorry wam znowu, na BX-ie widzę więcej detali tych ciemnych. Spójrz prawy górny róg na BX-ie, a na B6-ce prawy górny róg. Tutaj jest bardziej tą zamgłą. Tu jest bardziej wyraźny. Więc ja jeżeli mam być szczery, to na pewno BX. I jaśniejszy, i więcej detali na obrazie pokazuje niż twoja B6. Naprawdę, jest różnica. Słuchajcie, też żeby było wszystko jasne, starałem się ustawić oba telewizory na tych samych jasnościach, ten sam kontrast, tę samą ostrość, ale ja tak wiem, że to są dwie różne matryce, technologia poszła do przodu. Ale staraliśmy się zrobić jak najodwiernie. Tak, dlatego testujemy na tych samych ustawieniach telewizora jednego i drugiego. A wiadomo, wiemy, że i tak to nie jest 1:1, bo nawet jak kupimy dwa BX-y i ustawimy je tak samo, to i tak nie będą świecić tak samo. Ale Bartuś, pamiętaj, że właśnie porównujemy te dwa modele. Czy nowe BX-y są po prostu bardziej, wiesz, wydajne pod względem jasności. Słuchajcie, tam pobawiłem się jeszcze temperaturą, bo myślałem, że może te... Jakby wrażenie jest tego, że tu jest zimny obraz. Ale nie, jest tak samo. Ogólnie też wiemy, że polecają wszyscy ciepłe, żeby sobie ustawiać ciepłą temperaturę barw. Ja niestety ciepłej temperatury barw nie lubię, bo taka żółć się wkrada. Wolę te kolory mieć trochę chłodniejsze. To są moje osobiste preferencje. No tak, oczywiście. Ja też lubię żółci. Ja nie lubię tej. Ja lubię taki klimatyczny, miły dla oka, jakbym film oglądał. Okej, ale w grach jednak bardziej wolę tę... Zimną taką, zimniejszą. Żeby ta biel była... Bardziej bielą? Biel ma być bielą, a nie żółcią. A nie żółcią, dokładnie. Więc ja też jestem jednym z tych, co sobie tak lubią ustawić. No nie wiem, męczymy jeszcze dalej te girsy? No nie. Dla mnie to już, wiesz... No tu stwierdziliśmy, że girsy... Weź jeszcze raz tak się w niebo spójrz. No nie, ta jasność jest wyższa. Jest wyższa jasność, na pewno to wyżej wygląda. Mimo, że cyfry z HDR-a, będę się tu posiłkował AirThingsem. AirThings, tak, czy jak oni tam mają, tam znalazłem tabelki, podeślę ci, no, gdzie jest pokazane, że twoja B6 w takiej szczytowej, tym szczytowym piku, no ma wyższy HDR, tak, i to prawie o 150 nitów, więc no, jest różnica, aczkolwiek moim zdaniem, no jednak technologia i procesory tak poszły do przodu, że widocznie może ta jasność być niższa, a i tak gra będzie wyglądać jaśniej i lepiej. No moim zdaniem ładniej to wygląda. Tu nawet nie ma o czym... Nie wiem, idziemy tam? Czy stamtąd przyszliśmy? Jak to było? Nie, nie ma sensu. No dobra. Poczekaj. Chodźmy jeszcze przejść przez ten taki... Przejść przez ten tunel taki tam. No. O tam. I słuchajcie, tu też są ciekawe rzeczy się zobaczy. Weź ten tunel, weź, tak, no. Zobaczymy szczegółowości w ciemnych tych. No i moim zdaniem tu dużo więcej widać. Ojej, tutaj jest ciemno. Tu jest ta masz... To jakby troszkę inna lokacja była, naprawdę. No. Zobacz. No, tu jest dalej, nie? No. Tam zdecydowanie te słoneczko bardziej... O, dziad zasłonił. Lepiej się prezentuje. Poczekaj, daj dalej, daj to muś tak... O. Dojdźmy do tego, wybrzeża, do tego. Takie coś, no to zobacz, no. Jak to u mnie, zobacz jak tutaj widać, a u ciebie. Szczegółowość na głupiej glebie, prawda? Jest dużo jaśniejsze, bardzo, no mówię, mi osobiście, jeżeli mam być szczery, ale wiesz co, faktycznie, tam jednak trochę, no nie wiem, kurczę. Ale nie, no wchodziliśmy w to ciemne, no to czarne było, wszystko było git, więc... No tutaj stańmy. Patrz, tu. No widzę to. No powiem ci tak, tam jest troszkę lepszy kontrast, ale znowuż jest kontrast i lepsze kolory, ale tam trochę są, ale jest ciemniej. Ciemniej. Mniej szczegółowości. Mniej jest. Widać detali przez to, bo jest ciemniejszy obraz, to nie oszukasz, więc Tomku, jak najbardziej zakup telewizora uważam za słuszny, tak? No ale zobacz, ty tam nic nie widzisz, nie? Ja widzę dobrze wszystko, no. To prawda. Słuchajcie, jedynie co zauważyliśmy, to sęk w tym, że jak wejdziemy do menu, prawda, konsoli, może wejdźmy do dashboardu, wejdźmy start, naciśnijmy. Może to jest, mówię, opcja tego, że on sobie tutaj coś tam przygasza, nie? Chociaż teraz to już jest... Chociaż wiesz co, moim zdaniem jest... No nie ma się do czego przyczepić. Nie ma, Tomku, to jest fana... Poza tym pamiętaj, teraz to widzisz.
zniknie ten telewizor, będziesz się patrzył na ten... Ja wiem, że się przyzwyczaiłem do mego OLED-a, tak, i ja mogę się z nim pożegnać po prostu. Słuchajcie, ustawiliśmy sobie Wiedźmina 3 na tych samych ustawieniach, przypominam. I co? Postaraliśmy się o tą samą porę dnia, ale ciężko... o tą samą godzinę i miejsce. Słuchajcie, miejsce jest to samo, pora dnia nigdy nie będzie ta sama, bo Wiedźmin jednak generuje podobne te pogody, ale są losowe. Tak, więc... ale złapaliśmy ułożenie chmurek podobnie, nie, prawda? No, to co mogliśmy najbardziej tak, ustawić. Tak jest, no bo się nie da, bo mówię, gra jednak jest open worldem i... Ale zobacz na samą mapę, jak zauważyłeś, to nie? No, ja już mówię, tutaj widzę, że tu jest jaśniej, tak? Jaśniej, koniec, kropka. Jak wezmę w mapę świata, jak wejdę, wejdź też w mapę świata, no to jest jaśniejsza ta mapa świata, no to nawet nie ma o czym mówić. A jeszcze tutaj przypomnę, że naprawdę zjechałem trochę tej jasności. Tam jest jaśniej ustawiona, bo tutaj dałem Tomku, wiesz, pyk, gra użytkownika i tutaj ci tą jasność dałem na 44, a i tak jest jaśniej. Ja bym jeszcze mógł nawet, można by jeszcze zjechać, nie? Nieważne, to już mówię, ty sobie ustaw, kombinuj, ale już samo menu... Wróćmy. Sama... Tutaj akurat chyba lepiej się ogólnie samo prezentuje to, że słuchaj... No te chmury ładnie wyglądają, no, bo to ale są to jest inne. Inaczej słoneczko świeci, inne są, nie? Ale nie wiem, załóżmy... Inna pogoda troszkę. Załóżmy, dawaj tutaj. Ale zobacz, jednak to... O, chodź tu, pyk. I zobaczmy tą wodę do tutaj. Do tych tu? O, tu, no. I tutaj te dechy, tam wodę. O, weź tak, o, no. No nie, zdecydowanie lepiej u ciebie się to świeci. Zobacz, tak bagienko stare. Stosik. No, słuchajcie, ja sobie wstanę. No. No, Kuba, jak jest? Jest jaśniej, jest wyraźniej. Tutaj. No, mówię. No. Super, super. Ale coś za coś, mimo wszystko faktycznie tam kontrast. Weź tak, o, zobaczcie, tak słońce może opanuje. O, zobacz, o cię panie. No, ale Tomku, jednak mówię, faktycznie kolorystyka na tym starym jest moim zdaniem. No. Jak popatrz, weź na tą trawę na jej sobie, weź wyłącz słońce. O, dobrze, o tak złapmy kontrast, nie? Czekaj. O tak, spójrz na wprost tutaj. Dobra, to jest to. Oto no. I zobacz jednak, zobacz. Tutaj te kwiatuszki są takie bardziej żółte, bardziej pomarańczowe. No. Tu są takie troszeczkę o, tak jak ty... O, kiedyś mówiłem, tato. To jest takie trochę coś za coś. Coś za coś. Bardzo ważna rzecz. Wy tego na kamerach nie zobaczycie tak jak my. Tu może nie ma takiej... Dla was to może być lekko tu jaśniej, tak? No. Ale szczegółowości tego na bank nie widać, ale zobacz na te chmury. One się bardziej odróżniają jak chmury. A tutaj jest. No tak... powiem ci, że teraz prawie identyczna pogoda. Tak, tak, BX jest. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, w kamerze no nie zobaczycie tego, oprócz tego, że jest jaśniej. A tu jest 35, słuchajcie, jasność na BX-ie, a tam macie 48. Tak. I gdzie jest jaśniej? To nawet wy na, ja u was na kamerze też widzę, że ten z niższą jasnością ustawioną musi, jest musi jaśniej. Jest, słuchaj, różnica, a ja ci powiedziałem, więcej detali widzę w tym telewizorze BX-ie na pewno. Tak, więcej detali. Więcej detali widzę, a to, że jest w SDR-ze, bo jest w SDR-ze ciemniejszy od B6, jest, to nie powinno ci tak aż Tomku moim zdaniem zależeć, no bo i tak głównie gramy z tym HDR-em, tak? Tak. To jak to może wyglądać właśnie na modelu CX-ie, bo tutaj mamy chyba 400 nitrów 400, HDR. Tutaj jest niski HDR, tak. No, w CX-ie jest ten HDR... 150 większy, o 150. No o 150 większy, bo potrafi te 600 nitów dmuchnąć i tak gorzej niż C9, który potrafił tych nitów nawet i 700 dmuchnąć. No dokładnie. Ale nieważne, nie będziemy. Na pewno jest jasień, jeszcze jest lepiej. U ciebie słońce się schowało, tak więc... Tak, to jest, pogoda się zmieniła, tak, chociaż... więc jest na pewno ciemniej. Ale mieliśmy porównanie 1:1. Dalej menu odpalę, no i gdzie jaśniej? No na BX-ie jaśniej. Się. A jedynie gdzie zauważyliśmy, że ten telewizor, czyli B6 jest jaśniejszy, to jest w menu. Czyli po prostu SDR-a ma jaśniejszego. Nie HDR-a, a SDR-a. W trybie SDR jasność. Jest w trybie SDR ma wyższą jasność. I można zobaczyć to przy... No biel i Wiedźmina. No. Tak, tak. Ale teraz tutaj znowu już wiesz, przyciszyłem to trochę. Jest ciemniej, tak? Bo jest ciemniej. A weź podrasuj, tak z ciekawości, zobaczymy właśnie na SDR-ze, prawda? Dobra, już się tutaj... Wyrównamy do tego akurat jasności, do tej jasności.
Tam też klikam, nie? Nie, dobra, tylko te podpowiedzi. Nie, tu już teraz jest jasność 50 już, więc jest dobra jasność, a i tak jest, no ciemniej. No tak, jest. tak. Bo się przecież zmienił tryb, już nie jesteśmy w HDR-ze, tak? Więc... Mm-hmm. No nie, no dobra, w HDR-ze masz ciemniejszy telewizor. No pytanie ci się przeszkadza, no... Nie, no raczej w gry grasz, tak? No tak, no te kolorki... No... Cieplejsze są. Ładniejsze są, no. Tak. Widzisz, to jest... Ale nasz... zobacz, jasność w tym momencie... Jasność moim zdaniem B6 ma lepszą. Nie wiem, stary, już o co chodzi. Poczekaj, Tomek, to wiesz. Dobra, zostawmy tak. No i tutaj moim zdaniem B6 lepiej wypada. Lepiej. Nie ma o co gadać. To tak. Nawet to musiałbym być ślepy, żeby tego nie powiedzieć. No lepiej wypada i koniec, kropka, tak? No. Ładniejsze kolory ma, dużo ładniejsze kolory, naprawdę. Tu jest taka trochę wyblaczona, no. Ja bym teraz tą grę odpalił w tych to bez HDR-a. Robimy. I teraz odpalamy Ori, i teraz Ori nam się odpali. Dobra, bez no HDR-a. Tak, i odpal teraz Ori. I Ori nam się teraz odpali bez HDR-a. Bo nie chcemy, chcemy zobaczyć SDR-a. No w HDR-ze Ori, no lepiej na tym, na tej B świeci. No to też jest jaśniej. Jaśniej. Tak, postać na... Bo ja mogę tutaj, widzisz, bo tu jest ta jasność na 50. Ja tu mogę tą jasność dać, ale znowu się zrobi trochę mleczkowaty. Tak. To jest to, o czym mówiłeś. Czyli ten problem występuje w niektórych grach. Tak. Ale Gearsy i Wiedźmin, no udało nam się... Zgadza się. I nie ruszamy nic ludkiem, to zaraz najedzie, tak, tu sobie ptaszki przelecą. I teraz jesteśmy w trybie SDR. Tak, no i jest tutaj ciemniej. No, ale bo w tutaj... samym SDR-ze było ciemniej. Tak, jest ciemniejsza. No... Tomek, no to co, co tu więcej? No widzisz, widzisz jak to się prezentuje. No tak, w tej grze nie ma co w ogóle gadać, HDR na B6 wygląda ładniej. Tak. No nie ma co gadać, no ale Tomek, widzisz, przed chwilą ci odpaliłem dwie gry i było zupełnie. Moim zdaniem na CX-ie też tak może być. Więc to nie jest kwestia już, po prostu, no. Słoneczko prosto. O, dobra, tutaj. No dobra, coś takiego. Czekaj. Trochę jaśniej jest tam, ale poczekaj, zobaczmy coś tutaj jeszcze. No nie jest trochę jaśniejszy w SDR-ze te AB6. Jest, tak. Nie, tu nie będziemy jakby... Tutaj widać, jest jaśniej trochę tutaj. O co chodzi? Zrobiliśmy sobie testy na SDR-ze i na HDR-ze, tak? Na HDR-ze fajnie świecił Bates. Więcej szczegółów było widać tych ciemnych. Tak. Jaśniejsze ogólnie, jaśniejsza mimo wszystko, że te wartości nie to są, nie, jakby trochę jaśniej. Ja też się bawiłem jasnością samej matrycy i powiem wam, że jak trochę zjedziemy tą jasność, to i kontrast się poprawia i ogólnie kolory zyskują, ale jednak B6 to ma fajnie, ten blask. Te kolory ma fajniejsze B6. Nie wiem, od czego to zależy, a naprawdę starałem się u Tomka te wszystkie ustawienia się pobawić, popatrzeć, z czego to może wynikać i nie jestem w stanie, może profesjonalny kalibrator z tymi wariatami by mu to ustawił jak trzeba, tego też nie wiem, ale ogólnie wydaje mi się, że B6 kolorystykę ma ładniejszą, ale jest ciemniejsza, mimo wszystko. A i SDR-a też patrzyliśmy i ten SDR też jednak wydawał się bardzo podobny, w Ori zwłaszcza. Tak. No ciężko powiedzieć, naprawdę, jest za i przeciw. No ale tutaj za, duże za to już jest... 120 HDMI 2.1, Tomku, albo wolisz ładne kolory, a nie masz feature'ów pod Next Gen'a. No, no i teraz pytanie, czy zamienić go na CX-a, 1000 zł różnicy, jeżeli tak mi się wydaje. Tomku, jeżeli to jest tylko 1000 zł różnicy, to spróbuj zamienić, tylko mówię, żeby się nie okazało co. Że będzie miał tylko jaśniejsze, a kolory będą dalej takie same, bo... Że nie będzie to warte tysiaka. Dokładnie, tak. Bo te matryce takie po prostu są w tych modelach w tym roku. I koniec, kropka, tak? No, mi jest ciężko na ten temat coś powiedzieć. Telewizorek mi się podoba. Jak zmniejszysz jasność, jeszcze sobie mówię, ustaw wieczorkiem. I zobacz, no... Nie, no tak to fajnie świeci, no, no kurde, jest... Patrzyliśmy na obu konsolach w tym samym momencie, także nie skakaliśmy, wiecie, po obrazie, tak? Tu mieliśmy Gearsy, tu mieliśmy Gearsy, tu mieliśmy Wieśka, tu mieliśmy Wieśka. W Assassinie skakaliśmy, bo nie mieliśmy dwóch Assassinów. Ale jakby w tych dwóch grach przewaga BX-a. Tak, tak, ogólnie tak. No i co? No i trzymajcie się ciepło. Testowane dwa OLEDy. Niedługo będziemy testować mojego CX-a z BX-em, albo porównać... To wtedy też bym chciał CX-a. Też było fajnie. Mówię, szkoda, Tomku, że się tu nie strzeliliśmy, ale trudno, co zrobić? No takie życie. Trzymajcie się, pozdrawiamy, cześć.